Cześć. W dzisiejszym spotkaniu omówię Wam parametry dostępne w oknie samego konfiguratora modelu oraz sposób manipulacji z modelem. Zacznijmy od okna, w którym mamy model 3D. Modele możemy prosto, w prosty sposób obracać od dowolnej strony. Mamy również możliwość ustawienia widoków standardowych, takich jak od przodu, od tyłu, czy też na przykład widoku izometrycznego. Warto zauważyć, że w naszym oknie mamy wyświetloną wizualizację podłogi oraz oświetlenie, które pozwala nam jeszcze bardziej przedstawić model w sposób realistyczny. Z poziomu okna graficznego możemy również wywoływać animacje, takie jak otwieranie drzwi, czy również wysuwanie szuflad. Po prawej stronie mamy parametry konfiguracyjne. Każdy parametr jestem w stanie zmodyfikować w zakresie od minimum do maksimum, które ustalam podczas konfiguracji modelu. Parametry możemy zmieniać za pomocą suwaka. Jak widać, w obszarze graficznym wszystko jest automatycznie aktualizowane. Mogę również taką wartość wpisać z ręki. Każdy parametr oczywiście jest zmieniany niezależnie. Co warto zwrócić uwagę, że mamy również cenę. Cenę, która jest automatycznie przeliczana wraz ze zmianą parametrów i pozwala ona na ustawienie odpowiednich wartości. Wymieniliśmy gabaryt, przejdźmy do ustawienia przegród. Jeżeli mamy ustawienie przegród, mamy równomierne, zmieniamy sposób ustawiania i mogę wybrać, czy chciałbym podać szerokość lewą i prawą, które będą równe, czy też niezależnie sterować danymi szerokościami. Weźmy sobie szerokość lewą i prawą. I pozwalam, znowu mamy suwak, który pozwala na modyfikację tych wartości. Otworzę sobie lewą stronę, ponieważ przejdę do półek. Liczby półek środkowych mamy od 1 do 3. Warto zwrócić uwagę, że mamy również podpórki, które wizualizują, w jaki sposób będą zamontowane. Mamy również liczbę półki w ręki lewej, automatycznie przeliczane wartości. Podobnie mamy w przypadku frontów, gdzie możemy sobie wybrać typ materiału, płyta wirowa lub w tym przypadku MDF lakierowany. Zostawimy sobie płytę wirową i bierzmy materiał z dostępnej listy. Widać, automatycznie przeliczana, zmieniana jest tekstura na naszym froncie. Możemy sobie zmienić orientację uchwytów na poziomą, a wraz ze zmianą orientacji możemy również wybrać rodzaj uchwytu z podglądu graficznego. Widać, wszystkie zmiany są stosowane od razu do naszego modelu. Ok, i zostały nam materiały. Zmienimy materiał korpusu również na modrzew i materiały obrzeży. Po odpowiednich zmianach zmieniają nam się wszystkie materiały, przeliczana jest automatycznie cena i taki model możemy dodać do koszyka, ale to już w kolejnym odcinku.